Nie chcę nikogo obrazić, ale oglądając tę walkę, no to czułem, że to jest walka dwóch zawodników, którzy są bliżej końca swojej kariery. Nawet Mamet, który cały czas potrafi w tej klatce na zasadach MMA zaskoczyć i robić takie akcje, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, to nie oszukujmy się. No już widać, że już najmłodszy nie jest. I jak widziałem tę walkę, to miałem w głowie, że to nie była walka na wysokim poziomie. Ona, nawet jeśli Tomek jest bardzo techniczny, ładnie się skręca, uderza, to brakowało tam szybkości, brakowało timingu, brakowało tych no, wiele rzeczy brakowało, które bokser taki jak on ma już w automacie zakodowane w głowie. I widać było po prostu, że tak jak mówiłem przed walką, że wygra ten, który będzie zdrowszy. Rozumiesz, to też świadczy o tym, że nie mówię o tym, że wygra ten, który będzie lepszy, szybszy, tylko ten, który zachował więcej sił po trudach kariery.